macie już wykonane wszystkie Wasze zadania, które zostały umieszczone na stronie 72 i 73 w ćwiczeniach z edukacji matematycznej. Teraz możecie wszystko sprawdzić, czy dobrze wykonaliście poszczególne zadania. W zadaniu pierwszym mieliście następujące polecenie. Co ukryło się na rysunku? Jeśli chcesz poznać odpowiedź, mieliście połączyć kropki, przy których są kolejne liczby. Powinniście zacząć od najmniejszej liczby, a więc od liczby 10. I powstała Wam piękna, wakacyjna łódka. Następnie mieliście zmierzyć i zapisać, jaka jest odległość między kropkami przy podanych liczbach. Oczywiście za pomocą linijki. I odległość od 20 do 30 to 4 cm. Od 50 do 60 to 6 cm. A od 60 do 70 to 5 cm. Zauważcie, że zawsze piszemy wartość wyrażoną w skrócie, że to jest odległość mierzona w centymetrach. W zadaniu drugim polecenie brzmiało: wykonaj obliczenia. I tutaj poćwiczyliście sobie dodawanie i odejmowanie pełnych dziesiątek. Proszę, zatrzymaj sobie film i sprawdź, czy masz poprawnie obliczone wszystkie działania. Zadanie trzecie jest to zadanie z treścią. Mama kupiła Frankowi okulary za 20 zł i czapkę w takiej samej cenie. Ile zapłaciła? Skoro okulary kosztowały 20 zł, to czapka musiała kosztować również 20 zł. Po dodaniu 20 zł dodać 20 zł, wynik 40 zł. I znowu mamy, popatrzcie, skróty wartości pieniędzy. Pamiętajcie, że nie stawiamy tutaj kropki. A więc mama zapłaciła za swoje zakupy 40 zł. Mamy jeszcze tutaj kropeczkę. Mama dała kasjerce 50 zł. Ile otrzymała reszty? Oczywiście od 50 zł, kiedy odejmiemy 40 zł, zostanie nam 10 zł. I przechodzimy do kolejnych naszych zadań. Zadanie czwarte. Ile patyczków jest w jednej wiązce? Oczywiście tych patyczków razem jest 10, a więc pamiętacie, że ta jedna dziesiątka składa się z 10 jedności i grupujemy tą dziesiątkę w ten sposób na patyczka. Kropka do tego zadania. Których patyczków jest więcej, a których mniej? Zapisz liczby i wstaw znak większości, mniejszości lub równa się. Popatrz na pierwszy przykład. 20 jest mniejsze od 40. 40 jest większe od 30. 50 równa się 50. W zadaniu piątym mieliście wpisać w kratki brakujące kolejne liczby. W tym układzie wpisywaliście dziesiątki od najmniejszej do największej. I ostatnie zadanie. Szóste. Należało pokolorować liczby mniejsze od 80. Liczby mniejsze od 80 to w tym wypadku 70, 60, 50, 40, 30. W kropce trzeba było pokolorować liczby większe od 40. A liczbami większymi od 40 to liczba 50, 60, 70, 80, 90 i 100. Mam nadzieję, że zajęcia Wam się podobają.